Ja nie zrobię tego zestawu. Ke. O! Jeżeli to jest difficulty 1, to ja nie wiem. Oh no, no dobra. To będzie pierwszy zestaw, którego nie zrobię. Jestem przerażona. O nie. Dowiedziałam się mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek Ja Pana Zjadam. W ogóle ta muzyczka ma już chyba 6 lat, albo coś takiego. Serio, po prostu jest tak stara i cała seria Ja Pana Zjadam jest tak stara, że aż po prostu szok. W każdym razie, dzisiaj będę robiła zestaw Neru Neru Ne, czyli gęsta mega pianka. I od razu powiem, że ten zestaw jest trochę inny niż reszta, dlatego że to jest napisane Neru Ne Private Detective. I jest tak napisane dlatego, że to jest seria inspirowana Sherlockiem Holmesem i będziemy mieć tutaj jakieś zagadki. A w zasadzie to głównie ja będę mieć tutaj zagadki, czyli nie tylko będę robić jedzenie, ale też właśnie będę musiała rozwiązywać jakieś zadania. Nie wiem, na ile mi się to uda, biorąc pod uwagę, że to jest japoński zestaw, ale bądźcie ze mną, zróbmy to razem. Będzie jedzenie i zabawa. Tak wygląda zestaw i tak jak widzicie, jest tutaj pokazane, że są 4 saszetki właśnie z jakimiś mysterious rzeczami, zadaniami, wyzwaniami, o. I jest tutaj pianka, ale Sherlock Holmes dmuchająca bańki z fajki. Ja w ogóle uwielbiam to, że te ich opakowania są takie urocze i tak jak gdyby szczegółowe, jest bardzo dużo detali i to wszystko jest takie mega słodkie. Tutaj od razu widać też smaki tych pianek. Jest brzoskwinia i melon, więc ogólnie hit. Kocham te smaki, jeszcze brakuje tylko winogrona. A po drugiej stronie jak zwykle mamy instrukcję, tutaj mamy jakieś tam składniki, wartości odżywcze. 104 kalorie! Takie dwie pianki. A więc tutaj jest instrukcja krok po kroku i jeszcze dodatkowo, tak jak widzicie, właśnie tutaj są jeszcze raz pokazane te 4 saszetki. I tak jak wiecie, ja nie znam japońskiego, więc nie wiem do końca, co tu jest napisane, ale będę sobie tłumaczyć Google Translatorem, który ratuje mi życie w wielu sytuacjach. A więc otwórzmy opakowanie. Moje wysłużone nożyczki. Teraz spójrzmy, co jest w środku. Dum, 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 dum. Okej, to jest to. To są właśnie zupełnie inaczej wyglądające saszetki niż zwykle. Zwykle to wiecie, jest jakieś tam kolorowe coś, jakiś numerek i zwykle pokazane, do czego jest ta saszetka. A tutaj mamy taką saszetkę fioletową z jakimiś rysunkami i chyba są odpowiedzi 1, 2, 3 i 4. Tutaj jest kolejna saszetka zielona i tutaj znowu raz, dwa, trzy, cztery jakieś saszetki. Serio, ja na razie jestem bardzo pogubiona, nie wiem, o co chodzi. Serio, nie wiem, o co chodzi, ja tutaj patrzę na to i ja tego nie rozumiem, po prostu. O, okej, dobra, czyli tutaj każda strona jest taka sama, a tutaj są chyba zagadki. Wszystko jest po japońsku, czego ja się spodziewałam. No, ale teraz trzecia saszetka, ona jest czerwona i tutaj tak samo mamy ten sam przód i tył jest chyba inny. I teraz srebrna saszetka z niebieskim i z tyłu jest tak. Nie wiem, jak ja mam rozwiązać te zadania i mam nadzieję, że naprawdę Google Translator mi pomoże, bo ja, no nie wiem. I ostatnia saszetka jest niebieska i tu od razu słychać, że jest to posypka. Kocham ten dźwięk. To jest taki ASMR. W ogóle, jeżeli byście chcieli, żebym nagrała jeszcze jakiś ASMR, na przykład jedzeniowy albo beauty, to dajcie znać, bo mi się bardzo podobało nagrywanie tego. Zadania są podzielone. Niektórzy nienawidzą, niektórzy lubią. Ja lubię. Do tego mamy dwie łyżeczki, bo są dwie pianki. No i foremka z dwoma miejscami na dwie pianki i oczywiście miarka. A więc teraz odłożę to na bok. Wezmę sobie moją folijkę i używając Google Translatora spróbuję sobie przetłumaczyć, o co tu chodzi, bo nie wiem, czy najpierw muszę rozwiązać te zagadki, żeby to zacząć robić, czy muszę każdą zagadkę rozwiązać i dopiero potem mogę zrobić dany krok. Nie mam pojęcia. Google Translator wiedzie. A tak w ogóle to, jeżeli jeszcze nie widzieliście, że mam swój własny merch, to proszę bardzo, tutaj case Finger Loop, mam też scrunchie, mam też bluzy, bananową kolekcję mam teraz, nazywa się Pink Banana, więc agagrzelak.pl, polecam. A tymczasem, translate. Przede wszystkim dowiedziałam się mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. A więc okazało się, że żeby w ogóle zacząć, trzeba rozwiązać te zagadki. Dlatego, że nie wiadomo, która z tych saszetek ma który numer. I tak jak wiecie, zawsze na saszetkach było na przykład, że nie wiem, że ta to jest numer 1, ta numer 2, to numer 3, ta numer 4, to tutaj nie wiadomo. I trzeba się rozwiązać zagadkę, żeby w ogóle zrobić ten zestaw. Czyli nie mam pojęcia, która z tych 4 saszetek ma jaki numer. I teraz po drugiej stronie są zagadki. Oczywiście po japońsku. Udało mi się dowiedzieć tyle, że na przykład to, te gwiazdki na górze, to są levele trudności. Saszetka czerwona ma level trudności 1, czyli jedna gwiazdka na 5, czyli to jest najłatwiejsza saszetka, jaką mogę mieć. Ta saszetka ma level trudności 4, więc jest to najtrudniejsza saszetka. I te dwie
mają level 3. Zastanawiam się, że chyba zacznę od tej najłatwiejszej, po prostu boję się, że chociaż to będzie za trudne, ale to jest niestety zestaw dla dzieci, więc mam nadzieję, że nie. Lecimy z pierwszą. Jest najłatwiejsza, więc po prostu muszę ją przetłumaczyć. To jest największy problem w tym wszystkim. To jest jak gdyby niepełne słowo chyba, bo to jest Y4O. To jest niby najłatwiejsze, ale w moim przypadku to chyba może być najtrudniejsze. To może być takie złe, słuchajcie. Co to jest w ogóle za... Jeden to jest tylko, w sensie tak mi to tłumaczy, że to znaczy tylko. Dwa znaczy i do ke. Jeżeli to jest difficulty 1, to ja nie wiem. Przerzucę się na inną, może tu coś wyjdzie z tego. Zobaczymy, co tutaj mogę zrobić. Jestem przerażona. O, tutaj jest napisane, co to za pole. Jeden to jest, uwaga, sałata. Dwa pomidory. Trzy ogórki, 4 papryka. Sałata, pomidory, ogórki, papryka. I rozumiem, w moim rozumowaniu, to jest pole. I może to być sałata, pomidory, ogórki albo papryka. Naprawdę, gdyby to jest w stanie jakieś dziecko zrozumieć i rozpoznać, może, nie wiem, w Japonii inaczej wyglądają te pole, ale skąd ja mam wiedzieć? To wygląda po prostu jak znaczki. To naprawdę jest jakieś pole czegoś? Ja nie zrobię tego zestawu. To będzie pierwszy zestaw, którego nie zrobię. Przecież tu nawet nic nie widać. To są jakieś znaczki. Jestem załamana, ale przynajmniej tutaj mogę to przetłumaczyć. A tutaj nie do końca byłam w stanie. No ale zobaczmy, może jeszcze coś będzie, na przykład tu dam radę i będzie wow, na przykład to jest saszetka numer 1. Które z poniższych może być, nie może być ucięte, jeżeli jest ich dużo? Google Translator, po prostu hit. Jeżeli to tłumaczy na polski, to wychodzi wtedy, nie mogę tego wyciąć, jeśli nie jest dobry, ale który z powyższych elementów to wyciąć, jeśli jest ich wiele? Wow, ale sobie zdałam zestaw, najtrudniejszy w moim życiu. Czyli tak, że nie może ciąć, jeżeli nie jest jakby dobry, czyli pewnie jak nie jest ostry, ale które z tych mogą ciąć, jeżeli jest wiele. Ale wiele czego? To teraz zobaczymy, jakie to są w ogóle elementy. Pierwszy to jest atut, drugie to jest karton, trzecie to jest nożyczki, a czwarte to jest nóż. Nic z tego nie rozumiem. Ej, jestem przerażona. Mam trzy, które są naprawdę na zasadzie nie mam pojęcia, o co chodzi, bo albo to źle tłumaczy, albo ja na przykład tu jest jedno, które jest dobrze przetłumaczone, ale ja nie mam pojęcia, czego to jest pole. Sałata, pomidor, paprykę, no przecież to nic w ogóle nie wygląda. Dobra, została mi ostatnia saszetka. Muszę przetłumaczyć, o co w niej chodzi, ale podejrzewam, że tutaj chodzi o jakąś liczbę szczegółów może? Mam nadzieję. Jaka jest różnica między dwoma obrazkami? 0, 2, 1, 3? Chyba tak, czyli że ile jest różnic między obrazkami, tak mi się wydaje. Więc to jest najprostsze z tego wszystkiego, to znaczy po prostu muszę, wiecie, na to spojrzeć. Ogólnie rysunek wygląda tak. I teraz sobie usiądę i będę spróbowała to. Po prostu ja chcę już zrobić ten zestaw i chcę to zjeść. Po prostu, to jest tak proste. Tori to jest najtrudniejsze, ale ja naprawdę się na tym skupię, bo to jest moja jedyna nadzieja, serio. Kiedyś byłam w tym dobra, kiedyś to robiłam, ale... O, dobra, są okulary tutaj. Więc to jest jakby jedna różnica. Tylko najgorsze jest to, że jak źle odpowiem i nie znajdę jakiejś różnicy, bo po prostu zaznaczę, że to jest zła saszetka i nie wyjdzie mi zestaw. W ogóle hit. Dobra, tutaj mamy chmurę, więc to jest druga. Dłuższa miotła. To już są trzy. Chyba więcej już nie będzie w takim razie, bo tutaj mamy, że zero różnic, jedna różnica, dwie i trzy. Ja myślałam, że to będzie wszystko o wiele łatwiejsze, bo to jest w końcu dla dzieci. Chociaż może jak ktoś zna japoński, to będzie dla niego łatwiej zdecydowanie. Dobra, no ale w takim razie bym obstawiała, że są trzy różnice, więc znaczy, że to jest saszetka numer 4. To jest to. To jest ta saszetka. Mam jedną z czterech i to najlepsze jest to, że mam ostatnią, więc za dużo mi to nie daje. Nie wiem, co mam teraz zrobić, naprawdę. Tu były o jakichś nożyczkach, co tnie, co nie tnie. To jest uzupełnienie słowa, a to jest to pole. Wydaje mi się, że z tym polem byłoby mi najłatwiej, ale jakby ja nadal tego nie rozumiem. Ale wydaje mi się, że muszę podjąć ryzyko, bo inaczej nigdy tego nie zrobię. Tutaj będę strzelać, po prostu. Wydaje mi się, że to jest zielone, w sensie to wiecie, zielona saszetka. Nie wiem, naprawdę to jest tak skomplikowane i ja bym poszła w to, że to jest ogórek. Rozumiem, że to może być pomidor, bo pomidor też jest na tyczce, ale muszę coś wybrać, po prostu. Najwyżej mi nie wyjdzie po raz pierwszy w życiu, serio, bo nie wiem. Więc ja bym powiedziała, że to jest ogórek,
Czyli jest to krok trzeci. I teraz zostały mi te nieszczęsne dwie saszetki. Jeszcze raz spróbuję je rozszyfrować. Muszę to zrobić, tylko po prostu Google Translator. Please help me this time. Okej, pomogę ci. Dobra, tej czerwonej nadal nie chcę przetłumaczyć. Albo ci nie pomogę XD. W sensie to jest tak skomplikowane przez to, że tutaj są tylko pojedyncze litery. Tego po prostu nie tłumaczy ani na polski, ani na angielski. Więc spróbuję jeszcze raz to, bo tutaj też rzeczywiście coś było. To było z jakimś cięciem rzeczy. Muszę mieć chociaż jeszcze jedną i wtedy już jakoś to przejdzie. Skoro mam wybrane, że to jest 4, a to jest 3, to zostaje tylko 1 i 2. I tutaj jest coś o cięciu, że na przykład jak jest 1, to czy tam można ciąć i tak dalej. Pierwsze to jest atut, a drugi to jest karton. Więc atutu nie można wyciąć. Karton można, mimo tego, że tam dalej rzeczy nie mają sensu, ale przynajmniej karton można wyciąć. Więc z tych dwóch bym wybrała karton, po prostu. Ale rozwiązywanie zagadek po japońsku, nie znając japońskiego, jest po prostu najgłupszym pomysłem ever. To oznacza, że mamy 4, 3, 2 i w takim razie to musi być 1. Nie mam pojęcia, co to oznacza i co to jest w ogóle za historia, gdyby, co to jest za słowo. Tak jak mówiłam, najwyżej mi nie wyjdzie. Więc teraz już mam te saszetki ponumerowane i muszę przyznać, że to jest najbardziej stresujący odcinek w ogóle w historii Japana zjadam. Serio, nie wiem, czy to 150 czy 151, ale tyle zestawów już zrobiłam, a tym się stresuję najbardziej. Teraz już nic nie mogę zrobić, raz kozie wio, jedziemy z tym koksem. Dopiero teraz zaczynam krok numer dwa, wlanie wody i wsypanie proszku. I teraz biorę sobie moją foremkę, odłamuję miarkę, gwiazdka jest pierwsza, bo tutaj widzę na rysunku. Biorę sobie jedną miarkę wody i oby moje obliczenia były dobre. Czas na saszetkę numer 1. O! Okej, no pachnie owocowo, więc może... No nie wiem, czy to jest pierwsza saszetka. Dobra, teraz zobaczymy. Jeżeli się zacznie pienić, to znaczy, że wszystko zepsułam. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy by się pieniło bez tej pierwszej saszetki. No dobra. Otwieram jedną łyżeczkę. Nie wiem, co ja robię. Dobra, ale mieszam. Chyba się przekonamy, czy to mi wyszło. O nie, to jest jakieś dziwne. To się nie miesza chyba. O nie. Mam dziwne wrażenie, że zepsułam. Ale przekonam się dopiero dodając drugą saszetkę. Uuu, ale pachnie ładnie melonowo. Ej, najwyżej zjem bez tej drugiej, albo zjem nieudane. To chyba może być nie to, to jest za rzadkie. Zwykle to już było takie gęste. Oh no, no dobra. Co tu się dzieje? Czekajcie, spróbuję tego. Wiem, że próbę testu to rzecz święta, ale ja naprawdę to się boję, bo to jest za rzadkie i ma dziwno... To nie wygląda tak jak zwykle. Okej, zepsułam. Totalnie zepsułam. To nie powinna być pierwsza saszetka. Teraz już to wiem. To powinna być druga saszetka, albo ewentualnie czwarta. Ale zobaczymy, co się stanie, jak teraz dodam drugą saszetkę. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę. O, to chyba powinna być pierwsza. Serio, to powinna być pierwsza, a tamta powinna być druga. Aha, no, to nie jest to. To nie jest to! Znaczy, robi się pianka. O dziwo, robi się pianka, ale to nie jest to, co było. Totalnie pomyliłam kolejność. Ta, którą dałam pierwszą, powinna być jako druga, a ta powinna być pierwsza. Ale to chyba znaczy, że nie pomieszałam ze sobą smaków. To ma być melon, bo zobaczcie, że z niebieskiego zrobiło się zielone. Czyli pomyliłam tylko, czyli znaczy, że to powinna być pierwsza, a ta czerwona powinna być druga. No ale dobra, słuchajcie, coś tam wychodzi. Niestety to nie jest taka pianka jak zwykle, bo ona powinna być już dwa razy większa i dwa razy bardziej gęsta. Więc jakby tutaj fail, no ale coś tam jest, no. Oh man, zepsuć taki dobry zestaw. Ciekawe, czy to jest dobry w ogóle smak, ta druga saszetka. Bo niby to jest czerwona, więc trochę tak jakby brzoskwinia. Okej, dobra, nie kmin za dużo agawy. O, dobra, ale teraz jest okej, bo tutaj na pewno są trzy błędy, więc to na pewno jest czwarta, czyli tutaj będzie dobrze. Czyli ta pianka powinna wyjść. Już chciałam powiedzieć, że teraz umiem poznać, że w którymś jest więcej proszku. I wydaje mi się, że chyba w tej pierwszej, którą się wrzuca, jest więcej proszku. Więc jakbym to wiedziała wtedy, to bym była w stanie to wykminić. Bo tu jest trochę więcej proszku, on jest trochę bardziej zbity, a tego jest trochę... Gdybym wiedziała, to bym nie zepsuła tamtej pianki. Ta nie pachnie. A, czyli też ta, która jest pierwsza, nie pachnie, a ta druga pachnie. Patrzcie. Patrzcie, jaka rozkmina. Dobra. Ale teraz będzie git. Ta pianka będzie dobra. Uwaga, więc tak, wsypałam proszek. Biorę sobie łyżkę. Teraz znowu biorę jedną miarkę wody. Wlewam ją tu. Mieszam.
No i tak to powinno wyglądać, tak to się powinno zachowywać. Chyba, zaraz. Dobrze to się zachowuje? Nie wiem. Już teraz... Serio, już teraz nic nie wiem, czy to tak miało być. Może ja wszystko pomieszałam, ale to jest niemożliwe, no bo tutaj, w tej ostatniej, to już na pewno zgadłam, bo to jest po prostu tylko na patrzenie. Ale to jest żółte. To nie pachnie jak brzoskwinia, chyba popsułam. Jest najprostszy zestaw, a ja po prostu wszystko popsułam. No dobra, ale ta saszetka z numerem 4. To jest akurat jako jedyna pewna saszetka. O! Ona jest fioletowa. No, ale tutaj mamy gęstą mega piankę, patrzcie na to. Jaka jest różnica, ej serio. Jest mega różnica. Mega. Gdzie to jest taka gęsta i puszysta? A tam jednak popsułam kolejność. Ale ta mi się wydaje taka aż za gęsta, ale nie no, wody dałam dobrze, więc nie wiem. No ale zobaczcie, że jest mega różnica między tą a tą. To jest taka smutna trochę, taka wiecie, płynąca, a ta jest taka ale i tak jestem w szoku, że udało mi się przynajmniej kolorystycznie, wiecie, że to powinien być melon, a to powinna być brzoskwinia. Jak na taką możliwość failu, to połowiczny fail nie jest najgorszy, to jest nadal połowiczna wygrana, jest pół na pół, więc jestem z siebie mega dumna, brawo Aga. Kto by zgadł, że to jest polo ogórków? No kto? No nie wiem. Teraz mam ostatnią saszetkę. Dodam tylko trochę tej posypki, żeby nie zdążyła mi rozmoknąć. Dam jej trochę tu i trochę tu. To jest moja ulubiona, bo ona jest taka delikatna i taka kolorowa, więc jestem pewna, że to będzie pyszne, ale nigdy nie jadłam zepsutej, gęstej megapianki, bo to jest naprawdę fajne. Nie wszystko się wszystkim zawsze udaje, ale teraz czas na próbę testu. Od czego by tu zacząć? Patrzę się na to i się zastanawiam, więc może zacznę od tej pianki, która się udała. Brzoskwiniowa pianka. I może wezmę sobie z posypką, bo czemu nie? Żebym miała trochę radości. Już chciałam powiedzieć, że nie jestem pewna, czy to pachnie brzoskwiniowa, znaczy smakuje brzoskwiniowa, ale zapomniałam, że ta japońska brzoskwinia jest trochę inna niż nasza. Ten smak właśnie japońskiej brzoskwini jest taki, no inny niż my jesteśmy przyzwyczajeni. Ale jest bardzo gęsta, ma jeszcze dosyć dużo nierozmieszanego cukru, więc to jest na pewno moja wina. Ale ogólnie jest bardzo dobra i taka aż kwaskowata, że tak czuć, wiecie, że ślinianki pracują. I teraz w takim razie czas na tego faila. Cieszę się, że i tak ma jakąkolwiek formę pianki, natomiast no nie jest to to samo. Więc sprawdźmy melona. Ładnie pachnie. Nie najgorzej. Też ma cząstki cukru, które tam trochę chrupią. No ta konsystencja jest taka troszeczkę jakby, wiecie, jakby już postało na przykład 2 godziny. Jeszcze zobaczę z posypką. Zdecydowanie za rzadka. Ale teraz sobie myślę, że skoro jedna jest za rzadka, a druga jest za gęsta, to czemu by ich nie połączyć? Już kiedyś były takie zestawy, że właśnie się łączyło pianki, więc teraz wezmę różową i zieloną. I wygląda to super, może wezmę więcej zielonej. I zobaczmy, jak to będzie smakowało. Nadal bardzo zakleja twarz. Jest naprawdę dobre, tylko dosyć mocno kwaśne. Powiem wam tak, że dopóki nie znacie japońskiego, wydaje mi się, że nie warto kupić takiego zestawu, dlatego że może się okazać, że naprawdę go niechcący zepsujecie, tak jak to zrobiłam ja. Jakoś to wyszło, ale jeżeli chcecie być pewni, że wam wyjdzie, to akurat ten zestaw z detektywem może nie być najlepszym wyborem. W każdym razie mam nadzieję, że ten najtrudniejszy odcinek Ja Pana Zjadam się wam podobał i widzimy się na tym kanale w następną środę, a na kanale Beauty następny piątek. Więc do zobaczenia i pa pa!